Przyszedłeś do Polonii dosyć późno, bo dopiero dzień przed meczem drugiej kolejki. Jak do tego doszło, do tego transferu? No właśnie, miałem ciężki okres już. Wszystkie drużyny zaczęły trenować, grać mecze. Ale myślę, że to nie jest problemem. Byłem przygotowany na to, że muszę po prostu zacząć od meczu. Polonia to była twoja jedyna możliwość, czy jeszcze miałeś jakieś inne oferty, możliwości, opcje transferu? No wcześniej miałem zimą dość realne opcje do Turcji, ale też miałem trochę problemów koło kontraktu, także myślę, że moim zdaniem dobrze, że trafiłem do Polonii w końcu. A teraz po dwóch meczach tutaj w Polonii zostałeś przekwalifikowany na środkowego obrońcę. Grałeś już kiedyś na tej pozycji? No nie, to jest, nie jest moja nominalna pozycja, ale grałem może parę razy w Poznaniu, ale to było jeszcze 4 lata temu, może 2 czy 3 razy zagrałem. A z jakiej okazji? Też ktoś był kontuzjowany i po prostu zastąpiłeś go? Tak? No właśnie, był kontuzjowany i miałem kartki, ci zawodnicy, których musiałem zastąpić. Ten mecz z Legią był dla ciebie dużym wyzwaniem? Pierwszy na nowej pozycji? No nie grałem od dawna na tej pozycji. Jeszcze taki mecz, wiadomo co ten mecz oznacza dla Polonii, dla wszystkich tutaj. Myślę, że nieźle wyszło. Dobrze, że mieliśmy swoich okazji może nawet wygrać ten mecz. W końcu stało się 1-1, ale nieźle wyglądałem. Było coś, co ci sprawiało najwięcej kłopotów na środku obrony? Tak na początku, w tym pierwszym meczu? No, było to, że nie grałem od dawna na tej pozycji, że to nie jest moja nominalna pozycja, ale szybko się tam przyzwyczaiłem i nie było potem problemu. Właśnie trafiłeś tam ze względu na kontuzję Marcina Baszczyńskiego. Teraz Baszczu jest już zdrowy, ale z kolei Adam Kokoszka będzie pauzował 2 mecze, więc chyba nie zanosi się na to, że wrócisz do pomocy. No nie wiadomo, to zależy od trenera. Ja chcę pracować na treningach, a zależy od trenera, czy zagram na środku obrony, czy na środku pomocy. Też było dużo kontuzjowanych zawodników przed tym meczem z Legią, także musieliśmy poradzić sobie. Gdzie jeszcze możemy się ciebie spodziewać w razie jakichś problemów kadrowych? No nie wiem, jeszcze na razie moja nominalna pozycja jest środkowy pomocnik, także myślę, że najbardziej mi to odpowiada, ale zobaczymy sobie nie dalej. Właśnie ty jesteś teraz jednym ze starszych zawodników w drużynie. Jak postrzegasz ten zespół pod względem atmosfery tak na co dzień? Jeżeli chodzi o atmosferę, mogę powiedzieć, że atmosfera w klubie jako w szatni jest bardzo dobra. Jest sporo młodych zawodników. To wszystko jest połączone ze starszymi zawodnikami, także myślę, że jeżeli chodzi o atmosferę, to mogę powiedzieć, że jest na plusie. Teraz dużo się mówi o Pawle Wszołku, który debiutował w kadrze Polski. Co ty o nim sądzisz? No to jeden może z najlepszych zawodników też w lidze w tej chwili. On jest bardzo młody. Myślę, że powinien nabrać jeszcze trochę doświadczenia. Myślę, że w przyszłości będzie występował w jednej z najmocniejszych lig za granicą. No właśnie, jedni debiutują w kadrze w wieku 20 lat, a inni w wieku 31 lat, tak? Jak wspominasz ten swój jedyny mecz w reprezentacji Serbii do tej pory? No cieszę się bardzo, bardzo, bardzo z tego. Mieliśmy bardzo dobry okres w Lechu. Graliśmy w tej lidze Europy i w końcu przyszło powołanie do kadry. Cieszę się bardzo z tego, bo niełatwo było zdebiutować w tym wieku w takiej reprezentacji Serbii. Myślisz, że jeszcze będzie kiedyś okazja do ponownego występu w drużynie narodowej? No nie wiem, na razie chcę skupić w grze w Polonii, a zobaczymy, co będzie z tym. Zdążyłeś już poznać Warszawę? No powoli poznaję, jeszcze za krótko jestem tutaj, żeby poznać, ale z tego co widziałem, wiadomo, Warszawa jest stolica i
podoba mi się. A jak porównasz właśnie Warszawę z Poznaniem, gdzie tam spędziłeś dużo czasu? No, 5,5 roku jestem w Poznaniu, także przyzwyczajony do Poznania, do miasta, ale Warszawa, wiadomo, to jest stolica i myślę, że nie będzie problemu z przyzwyczajeniem. I w jakich miejscach można Cię teraz najczęściej spotkać? Gdzie przebywasz zazwyczaj? Tak na co dzień? No, nie mam aż tak dużo czasu, żeby przebywać, bo na razie odpoczywam po treningach i czekam na rodzinę. Rodzinę? Z kim zamieszkasz w Warszawie? Czekam, że w rodzinę przyjeżdżę za parę dni z Serbii, tak że będziemy mieszkać tutaj razem. Masz żonę i dzieci? Mam żonę i córki. Córkę. Wiesz, co to znaczy określenie bałkański charakter? Tak. No zależy, nie jestem aż takim, że jeżeli chodzi o to słowo, to każdy z Balkanów jest po prostu tak dokładnie. W Lechu poza boiskiem trzymałeś się właśnie z Bałkańczykami, tam ze Stiliciem, z Dżurczewiciem. A jak jest w Polonii? Czodra, Todorowski? No, trzymam się, z każdym się trzymałem też w Lechu, także tutaj w Polonii nie ma różnicy, czy są to Balkanie, czy nie. Myślę, że tworzymy razem zespół i to jest najważniejsze. Właśnie, ty bardzo dobrze mówisz po polsku. Ile czasu ci zajęło nauczenie się naszego języka? No, początki były trudne, myślę, że dopiero po roku czy po półtora roku opanowałem polski język. No tyle, półtora roku. Ale chodziłeś na jakieś lekcje, czy samemu się uczyłeś? No mieliśmy w początku, w pierwszych paru miesiącach mieliśmy lekcje, ale musiałem potem w domu sam się uczyć. To teraz może mały sprawdzian. Powiedz stół z powyłamowanymi nogami. No ciężko tego. Jak jeszcze raz? Stół z powyłamywanymi nogami. No. Stół z powyłamywanymi nogami. Kiedyś mówiłeś, że chciałbyś wystąpić o polski paszport. To nadal aktualne? No, nadal jest aktualne. Jestem 5,5 roku tutaj, także po 5 latach mogę się zgłosić do polskiego paszportu. Myślę, że tego w najbliższym czasie zrobię. Mógłbyś teraz zaprosić naszych kibiców na mecz z Ruchem Chorzów niedzielny? Zapraszam wszystkich kibiców Polonii Warszawa na niedzielny mecz z Ruchem Chorzów.